Tak. No to jest zerwane. No. Cześć, witajcie. Właśnie doszło do pierwszej próby znieważenia flagi Polski. Niestety na kamerze online jest opóźnienie 30 sekund, więc w chwili, kiedy wybiegliśmy z pobliskiego pubu, aby dorwać gościa na gorącym uczynku, gościu nam zbiegł po prostu. Poprawiliśmy flagę, gościu zerwał całą flagę, zerwał, położył ją na bok, zerwał wszystkie oczka, jakie były. Już wam pokażę, jak mniej więcej teraz to poprawiliśmy. To jest zerwane oczko, musieliśmy to naprawić, jak się dało. Kolejne ujęcie zerwanej flagi. Ze wszystkich oczek gościu zerwał flagę. Dosłownie widziałem go, jak to robił. I w momencie, kiedy wybiegliśmy, to już gościa nie było. Dlatego jestem tutaj z ekipą, z którą dzisiaj przez całą noc czatujemy tutaj przy fladze. No i co? No i robimy kolejne zgłoszenie, myślę, na Straż Wiejską. Zobaczymy, co nam powiedzą. Także już dzwonię przy was, żebyście słyszeli na żywo. Dam ujęcie na flagę i dzwonimy. Informujemy, że rozmowy są rejestrowane. Administratorem danych jest komendant Straży Miejskiej. Proszę poczekać na zgłoszenie się dyżurnego. Dobry wieczór, do Romana, mówię. Dobry wieczór, z tej strony Midzia Andrzej, telewizja Rebel 24. Ja dzwonię w takiej sprawie, ponieważ widzieliśmy na kamerze online moment, kiedy chłopak pewien podszedł tutaj do flagi pod zamkiem i ją zbezcześcił i zerwał i no, próbowaliśmy go ująć na gorącym uczynku, ale niestety na kamerkach online jest opóźnienie 30 sekund, także zbiegł nam. No i dzwonię w tej sprawie, żeby zgłosić wam po prostu kolejne takie zdarzenie, które chyba zgłaszaliśmy kilka tygodni temu nawet jako media. No i panowie, no trzeba coś z tym zrobić, tak? Tego nie wolno zostawić chyba, tak? No, oczywiście, już panu odpowiem, my to też zauważyliśmy wcześniej niż państwo, sprawa jest zgłoszona na policję, także tam będzie patrol policji, ja tam widzę, że jesteście na miejscu, przyjedzie patrol policji, to jeśli państwo macie jakieś informacje dodatkowe, które możecie przekazać, to można przekazać temu patrolowi, który tam przyjedzie. Czyli rozumiem, że państwo... Taki czyn, który pan do mnie zgłasza, to jest przestępstwo. Oczywiście, że tak, dlatego my to też ścigamy jako patrioci. Od razu należy to zgłosić na numer 112, bo jeśli chodzi o przestępstwa, to uprawnienia do prowadzenia czynności z tym związanych ma tylko policja. Rozumiem, z tym, że dzwonię do państwa za każdym razem, ponieważ wy siedzicie na tych kamerach, prawda? Tak, my to obserwujemy, też widzimy. Więc tu nie chodzi o obserwowanie, również widzieliśmy, lecz o interwencję, jeżeli coś widzicie państwo, prawda? Słucham? Mówię, że tu nie chodzi o samo obserwowanie, że wy tam państwo sobie siedzicie i obserwujecie, tylko tutaj chodzi, żeby interweniować, jeżeli do czegoś dochodzi, prawda? No to oczywiście, że tak. No to nie wiem, no czemu nie ma jakiegoś pościgu za tą osobą? Na pewno na kamerach widzicie, w którą stronę poszedł, jak był ubrany. Ja coś tam widziałem, ale no, póki co nie powiem, jak był ubrany, jak wyglądał. Ale no myślę, że wy na kamerach to widzicie, widzicie, w którą stronę się udał. Także no myślę, że to nie ma problemu większego dla was państwo, tak?
No dla nas nie ma, oczywiście wszystkie te rzeczy, o których pan mówi, są zabezpieczone i zostaną przekazane policji. Czyli rozumiem, że ktoś już tego osobnika teraz ściga tutaj po Bielsku, tak? No nie wiem, czy pan rozumie, czy ściga, sprawę prowadzi Komenda Miejska Policji i wszystkie cały materiał z tym związany będzie przekazany policji. Aha, czyli dobra. No to dobra, my sobie tu poczekamy. Wy sobie tam siedźcie, panowie, pijcie sobie kawkę czy herbatkę. Miłego wieczoru życzę, miłego obserwowania. Możemy panom pomachać do kamery, no bo widzę, że nie wiem, no możemy chociaż żądać zabezpieczenia tego nagrania w celu... Ale pan nie musi żądać, to wszystkie rzeczy, o których pan mówi, to my tu już wykonaliśmy te czynności. Czyli wszystko po prostu zostało... Wszystko zostało zabezpieczone, tak. No to dobrze, to my zaczekamy sobie na policję, będziemy tu pilnować. Dobrze. W takim razie dziękuję. Proszę bardzo, kłaniam się. Także jak słyszeliście, panowie na Straży Wiejskiej sobie siedzą i obserwują. I chyba na tym polega ich praca, tak? Siedzenie i obserwowanie, bo oni widzieli, jak to się działo. Widzieli, ale no po co interweniować, nie? Wystarczy, że zobaczyli, nie wiem, może poinformowali policję, rzeczywiście tak jak nam powiedzieli. No ale co dalej? No chyba powinien być jakiś pościg za gościem, nie? Jeżeli zadałem im pytanie, że widzą na kamerach, w którą stronę się udał, jak był ubrany, gdzie poszedł, skąd przyszedł. Gościu sam przyznał, że to widzieli. No to co? Nie ścigają go? Gościu sobie śmiga gdzieś tu po Starym Rynku, po Placu Pigal, po Bielsku. Dobra, zaczekamy na policję tutaj z ekipą. No i jeżeli coś będzie nowego, jakieś nowe wieści, to damy znać. Do zobaczenia czołem.